nie spodziewała się, że wejdę tak pewnie. Ja byłam przez całą walkę w takim amoku, jakby w takim śnie. O nie, tak ja tam skakałam. Ja nie czułam bólu wtedy. Wiadomo, że jej nie znokautuję, bo nie mam tyle siły. Czemu ja tego nie wykorzystałam? Teraz wyglądasz, jakbyś jadła wątróbkę surową bez sztućców. Witam was, kochani, w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Norbertem. Siema wszystkim. Z moim trenerem. I będziemy oglądać pierwszy raz moją walkę. Bardzo mało pamiętam z tej walki i jak widziałam jakieś szoty po walce, na przykład na TikToku, wracały do mnie te emocje takie mega dziwne i strasznie się boję pooglądać tego, co tutaj mamy. To jest ten moment. Po 3 miesiącach oglądam pierwszy raz. Może to będzie motywacja, żeby wrócić i wiesz. Pewnie Norbert specjalnie przyjechał ze mną nagrać ten film, żeby mnie zmotywować. Musicie pod tym filmikiem teraz motywować Monikę, żeby wróciła i wygrała. Zaczynamy od momentu, kiedy ja już stoję przed oktagonem i mam wejść. Uwaga, nie, jakoś się stresuję, dobra. Nie wierzę, że to byłam ja, jak teraz to oglądam. Kurde, jak ja to mogłam zrobić? Ale to były zarąbiste emocje. Tego się nie da gdzieś indziej spotkać. No, nie, no. Nie poczujesz tego nigdy inaczej. W życiu czegoś takiego nie poczułam. O, tutaj boję wejście. Ale ja wiedziałam, z tego szoty. Widziałam w oczach Agaty takie, że ona się, nie, że może się przestraszyła, ale się tak zdziwiła. Nie spodziewała się, że wejdę tak pewnie. Ja byłam przez całą walkę w takim amoku, jakby w takim śnie i tylko pamiętam takie małe fragmenty. O, tak ja tam skakałam. O, pierwsza mi walna, to ja nawet nie pamiętam tego. No. Widzisz, ale patrz, ona się cały czas rusza i ty też miałeś się cały czas ruszać. No tak, pamiętasz, no. Jak to mówię? To jest to, że ona już walczyła, wiesz. Wiesz, że mi się wydawało, jak tam byłam, że ja się ruszałam za dużo, aż? Na razie tutaj ona się rusza, a ty stoisz, no. Czułam, że my dwie się strasznie wyczuwałyśmy, ale nawet nie na początku, tylko przez całą walkę. No. Że my we dwie byłyśmy takie mega ostrożne. No, że ona napierała, coś tam próbowała, a ty tak stanęłaś tak, zmęczenia. Tak, no. Czy też już po prostu... Właśnie, nie, wiesz co, ja się bałam, że jak ona już tak wlatuje i ja będę musiała też tak wlecieć, to zaraz mi zabraknie tlenu i zabraknie mi siły, no, dlatego tak wiesz, jakoś się obawiałam. No, 1,5 miesiąca pierwszy raz walczyłaś, wiesz, to nie można oczekiwać, że ty będziesz, no, wiesz, wiedzieć, jak musisz się zachować, skąd miałaś wiedzieć, czy będziesz zmęczona, czy nie, jak nigdy w takiej sytuacji, no, nie byłaś. Teraz jakbyś walczyła drugi raz, to już wiesz, kiedy jesteś bardziej zmęczona, kiedy mniej, wiesz, możesz sobie na to pozwolić. O, i patrz, tu ładnie widzisz, jak się cofałaś i tak jak czujesz na treningu, do tyłu, no, i wiesz, kontrolujące, wiesz, kopnić mało, nie? Dobre ma kopnięcia, bardzo, no, dobre ma kopnięcia z tego, co ja widziałam na media treningu, a nic nie kopna. I ja też nic nie kopałam, bo się jak bałam, bałam się, ale trafisz. Raz, nie, dwa razy chyba kopnałam low kicka. Właśnie jak ci mówiłem, żebyś z nią takie bójki nie wchodziła, no, bo ona tego chciała, a ty miałaś ją po prostu cyk. Jesteśmy amatorkami, no, wiesz, no, a my już, wiesz, nawalałyśmy się od początku. Jesteście, wiesz, młodymi dziewczynami, a nie bałyście się, no, wiesz, wymiany, no i właśnie... A było tyle ludzi naokoło. Ruszałaś ręką, tak jak to robiliśmy, gdy tak. Jest, to od razu ona się odsuwała, nie? Tak. Najgorzej w momencie właśnie, jak stałaś w miejscu i ona wpadała. I mało tych sierpów, nie? Pamiętasz nawet, jak tak. Z nacu robiłaś też te sierpy, jak wchodziły fajnie, nie? I tutaj też mało, nie? Później mi zaczęła lecieć krew, ale ja nie czułam bólu wtedy. Ja, no, podczas tej adrenaliny, ja nie czułam, no, bólu, mnie to tak bardziej napędziło. Ja mam wrażenie, że ja tak jakoś dziwnie, jak taki, ja nie wiem. Agata w ogóle do mnie przyszła, do medyka po walce i pokazała mi, co ma najbardziej rozwalone, że tak powiem, i miała całe ucho sinę z tego, co widziałam. Zamiast ja walić w szczękę, to ja waliłam w łeb. A przecież wiadomo, że jej nie znokautuję, bo nie mam tyle siły. Ale tu chyba w ogóle będzie zaraz tak, że knockdown będzie, że uderzysz i ona upadnie. Tak, tak. Nie bałaś się ciosu, wiesz, tu dostałaś w pierwszej rundzie, a do drugiej wyszłaś i znowu była fajna wymiana, nie? A nie, że tam się, wiesz, przestraszyłaś, czy popłakałaś, czy coś i pękłaś. Była wcześniej taka bardziej agresywna. Tak, no, tak, a to było, no, bo to była decydująca runda, nie? Patrz, widzisz, o, i prawy sierp znowu, widziałeś? W pierwszej rundzie w ogóle nie uderzałeś, a to był twój najlepszy cios ogólnie, nie? O, znowu walnęłam. Czy ja trochę tych lukików walnęłam, kurde, myślałam, I zobacz, że każdy był trafiony, który, no, kopiłaś, nie? O, widzisz? I jakbyś więcej kopała, to wiesz, by się myliła bardziej, nie? Ona teraz się mniej rusza, a ty się wcześniej więcej zaczęłaś ruszać, nie? To po prostu, o. O, o kurde, to ona całkiem spadła, no, ja zapomniałam o tym. Knockdown, ej, czekaj, nie? Muszę to jeszcze raz, bo ja myślałam, że ona tylko tak się trochę pochyliła, wiesz, o co nie, chodzi? No to normalnie jest knockdown, nie? Jak po ciosie, wiesz, upadniesz na deski, nie? To... Ja, czemu ja tego nie wykorzystałam? Złapałaś ją za szyję, a powinnaś ją złapać za tułów i posadzić, tak, albo wpiąć się, tak, na plecy. Bo ja, nawet to był taki szok, że faktycznie walnęłam takiego ciosa, że ona spadła. I patrz, i prawa ręka? Patrz. A nie, to nawet lewa ręka, nie prawa. To lewy, no. Nie. Lewy spokój jakoś. No, lewy, ale ten prawy sierp, no, o, widzisz? Prawy sierp, nie? I w pierwszej rundzie w ogóle nie robiłaś prawego sierpa, nie? A to na sparingach, zresztą pamiętasz, najlepszy twój cios był, nie? Widziałam tu, uwaga, ty na twarzy, że dochodzą do niej te ciosy, no, nie? Że ona cały czas no, tak tu zaczęłaś robiła. Trafiać, wiesz, i ona, jak ją trafiłaś, zaczęła iść tak za bardzo do przodu i wtedy mogłaś wykorzystać, wiesz, właśnie, no i wykorzystywałaś, nie? Trafiałaś ją najbardziej, jak ona była zraniona. W trzeciej rundzie brakowało właśnie takiego jednego przełamania, żeby się gdzieś trafiła i żebyś właśnie dalej szła tak do przodu, nie? A tam zaraz zresztą zobaczysz. No. Pewnie też byłaś już zmęczona, nie? O, dobrze, kurwa. Widzisz, wchodziła i tylko prostowałaś rękę i to, co miałaś robić,
Co ja ci mówiłem cały czas przed walką i już w trakcie walki? Nie, no dobrze walczyłyśmy, we dwie było git moim zdaniem. No, raczej chyba nikt nie powiedziałby, że to była, wiesz, zła walka. To szkoda, że jak ona spadła, to ja dalej nie waliłam jej, nie? Ale szybko wstała też, to wiesz. I ta szczęka czerwona, która ci dusiła cię najpierw. No. Dusząca szczęka. Walka z anemią, walka ze szczęką, walka ze spóźnianiem się. O, i widzisz, prawda. Patrz, i do przodu, i jeszcze powinnaś iść do przodu, nie? Troszkę. Ale wiesz, o co chodzi, że walka pierwsza Agaty, to ona tam nic nie pokazała, a walka pierwsza moja, dlatego jestem zła, że nie zawalczyłam z nią i ona nie była debiutantką. Wiadomo, nie? Bo byście miały wtedy równo gdzieś tam z tego samego pułapu, no, ale wyszłaś, ona miała walkę, ty nie? I tak jak równa z równą walczysz. Tak naprawdę pewnie jakieś małe ułamki decydowały, że przegrałaś. To, że ona nawet idzie do przodu, nie? I ona naciera, a ty się cofasz, to dla niej są punkty jakby w oczach sędziów, nie? Bo kontroluje jakby walkę, nie? Jakby ona stara się walczyć, a tak jakby ty w oczach sędziów teraz jesteś, wiesz, wycofana, nie? Kopnięć więcej powinno być, bo kopnięcia też są punktowane, nie? Ona w ogóle nie kopała, ale ona inicjowała te wjazdy cały czas i tym wygrała. I tutaj taki moment, że stanęłaś, nie? A tu trzeba było iść, napierać, wiesz, i cyk, i powinno już znowu być akcja, znowu jakaś tam, wiesz, zmyłka do skok. Widzisz, ja ci krzyczałem cały czas, że lewym prostym masz, lewym prostym, żebyś zaczynała, a nie bezpośrednio tylnią ręką, nie? O, widzisz, tylnią od razu zrobiłaś. W drugiej rundzie widziałaś, jak wpadała i lewym ją posłałaś też na deski, bo ją zatrzymywałaś, a tutaj przestałaś w ogóle lewy uderzać. No. Myślę, że jakbyś waliła ten front kick na wprost, żeby ją hamować, też by było dużo lepiej, nie? Teraz wyglądasz, jakbyś jadła wątróbkę surową, jakby bez sztućców, wiesz. No. Tak jak teraz na chłodno oglądamy, no to wiesz, zasłużenie wygrała tą trzecią rundę, nie? No. Decydująca runda po prostu, ona więcej inicjowała i więcej tak, trafiała, no. Kurde, już koniec, jak już szybko to. No, szkoda tej trzeciej rundy, bo to było do wygrania. Jakbyś zaczęła trzecią rundę tak jak drugą, to myślę, że byłoby super, nie? Jak na półtora miesiąca treningów, to i tak, wiesz, no, dobrze się pokazałaś, mi się wydaje. Uważam, że dałyśmy w ogóle dobrą walkę z Agatą. Ale tak jak jest Sylwka, trenuje, to Sylwek, nie? No walczy jak walczy, zapomina rąk trzymać, ale idzie i jest krwawa walka, no, jest, wiesz, cały czas się coś dzieje i myślę, że takie walki są fajniejsze niż takie, wiesz, taktyczne i tak dalej, wiesz, tym bardziej, że to nie jest, wiesz, sport, tylko to jest freak fight, tak, nie? Tu chodzi o to, żeby było show, żeby się lała krew, żeby, kurczę, były zwroty, wiesz, akcji cały czas, bo w normalnym sporcie nie ma tak, aż tak, że może się wydarzyć wszystko, nie? Bo jednak tam jest technika, doświadczenia, a tutaj. Jak ona się tak wydarła i tak czułam, że mi dała tego ciosa, to mówię, kurde, nie, że mnie wystraszyło, tylko mnie tak trochę przygasiło, że już nie byłam aż taka agresywna i nie byłam już taka pewna siebie. Nie jesteś sportowcem, wiesz, ani nic. Ważne, że dałaś fajną walkę, wiesz, przygotowałaś się, też zmieniłaś sobie trochę swój tryb życia. Wyszłaś z tej anemii, bo tego też pewnie nikt nie wie. Wyszłam w ogóle, no ostatnio robiłam badania i już, wiesz, nie mam, więc. I wtedy chodziłaś jak taki cień, pamiętam na te treningi, pamiętasz, robiliśmy 30 sekund i ty już na tym worku tam, kurczę, ja się pytałem, czy wszystko jest okej. Okay. No. Bladziutka, nic nie jadłaś, no teraz przynajmniej dzięki tej walce zaczęłaś jeść, trochę zadbałaś o to zdrowie i wiesz, sport po prostu dużo uczy, nie? No. Młodych ludzi. No. Następnym razem będziemy oglądać zwycięską walkę i będziemy wtedy wracać do tego, co ej, teraz. No w sumie to by było mocne. Teraz po tej walce znowu mam takie, że kurde, chciałabym jeszcze raz i w sumie fajnie by było kiedyś zrobić rewanż z Agatą. Musisz sobie ją częściej oglądać po prostu, no, tę waleczkę. Fajnie by było zrobić rewanż z Agatą, tylko chciałabym jeszcze na przykład z kimś zawalczyć, nie? No. I później. To kurczę, przyszły rok bukuj tam, booking w Fejmie musisz załatwić, zabukować jakiś termin. A Pedro już nie ma walczenia, bo Pedro mi w ogóle nie pozwala, więc do niego kurde mów. Jak możesz pozwalać jej walczyć? Bo on mówi, że to było za dużo stresu, on się o mnie bał i tak dalej. Ale teraz chyba też już jest coraz bardziej przekonany. Te pieniążki kuszą. Musisz sobie po prostu znaleźć, kochanie, osobę, co cię będzie woziła na treningi. Albo zrobić prawko. Albo zrobić prawko, no. Dobra, moi drodzy, to było tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli chcecie, nie, chciałabym powiedzieć, że jeżeli chcecie więcej takich filmów, ale już nie miałam innej walki. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to namawiajcie Monię, żeby jeszcze was zawalczyła. No, także dziękuję, Norbert, że przyjechałeś i tak już trochęśmy spóźnieni, bo Norbert ma dzisiaj treningi, a ja go tutaj... Nie ma problemu. Ja się przyzwyczaiłem, Monia, że jak się z tobą umawiam, to muszę sobie godzinę dłużej, tak, wiesz, zapisać. W ciągu naszych wszystkich treningów chyba były 3 razy, kiedy się nie spóźniłam. No, wiesz, jak się spóźniłaś 5 minut, to ja już odznaczałem to jako niespóźnienie. No, dobra, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i buziaczki.